Z tej strony zarazny szlak trafi, ponieważ im więcej czasu spędzam na edukację odnośnie zdrowej żywności, odnośnie zasad żywieniowych, której powinniśmy się edukować, czy ewentualnie najlepszej dostępnej diety na dany moment. Wiem coraz mniej i jestem coraz bardziej zmieszany. To jest giga irytująca dla mnie sytuacja, ponieważ człowiek chce się doedukować. Co jest najlepszą dietą na dany moment? Jakie Wybory żywieniowe powinienem stosować do swojego życia, aby czuć się najlepiej, wyglądać najlepiej i aby móc edukować innych, aby nie wprowadzać innych w błąd, a jest to bardzo powszechne w tej branży, ponieważ mamy w tej niszy zdrowej żywności tyle ekspertów i tylu guru, którzy mówią całkowicie sprzeczne ze sobą informacje, gdzie dochodzimy do sytuacji, w której jedynym składnikiem diety, który nam w ogóle nie zaszkodzi, jest woda. I to jest jedyna rzecz, tak z ręką na sercu, to jest jedyna rzecz, o której nigdy nic nie słyszałem negatywnego, jaką bym miał szkodzić naszemu zdrowiu. O każdym, jednym składniku, nawet z pozoru najzdrowszej żywności, słyszałem coś złego. Więc to jest naprawdę irytujące, ponieważ z racji, że teraz prowadzę ten samorozwojowy kanał, to chciałbym także szerzyć informacje na temat zdrowej diety, co naprawdę jest zdrowe, a co nie. A jak na razie, od momentu, kiedy bardziej się spiąłem i bardziej zdobywam informacje właśnie odnośnie tych zdrowych diet, odnośnie nawyków żywieniowych, które powinienem się stosować, to co tydzień zmieniam zdanie, ponieważ dowiaduję się nowych rzeczy, które w 100% tak się kłócą z wcześniejszą wiedzą, którą miałem. Dlatego nie zdziwię się, kiedy w momencie, gdy ten film już będzie wstawiony na kanał, ja znowu będę już wiedział, Rzeczy, które całkowicie się kłócą z tym, co tutaj powiedziałem. Dlatego właśnie w tym filmie nie chciałem Ci powiedzieć, rzeczywiście, co Ty powinieneś robić, jak powinieneś jeść, jakie składniki powinieneś dodawać do swojej diety, tylko chciałem Ci przedstawić moją historię i jak to wyglądało odnośnie zdobywania informacji na temat, tej, na temat tej diety zdrowej. Jak to wyglądało, jak zmieniały się moje poglądy, jakie informacje kłócą się ze sobą. No bo szczerze mówiąc, to ja. Na przestrzeni całego mojego życia, od momentu kiedy zacząłem chodzić na siłownię, czyli nie wiem ile miałem wtedy, 13 lat, coś takiego, albo może 14, no ale w każdym razie ćwiczę od około 13 lat fizycznie. Wiem, że ciężko w to uwierzyć, ale no jest jak jest. I żeby zmaksymalizować te wysiłki moje na siłowni, czy jakichkolwiek treningach, no to chciałem coś zrobić, aby zadbać o te gainsy, czyli chciałem zadbać o moją dietę, ponieważ wtedy jeszcze miałem poglądy, że to działa także. Fast foody słodycze cię tuczą, a zdrowa żywność, czyli warzywa, kurczak z ryżem, sprawia, że będziesz chudną. I wiele osób do tej pory myślę, że takimi zasadami się kieruje. I tak naprawdę w dużej mierze to działa, ponieważ unikanie fast foodów, cukru jedzenie nieprzetworzonej żywności, to 80 może nawet 90% rzeczy, które możesz dla swojego zdrowia zrobić, aby właśnie zdrowo jeść. I zdrowo się czuć. Ale no, jest wiele diet, które polegają na przeróżnych odmiennych zasadach. I właśnie ja zauważyłem, że od tego momentu jak Chodziłem na siłownię, to regularnie sobie oglądałem na YouTube i fitnessiaków, którzy uczyli o planach treningowych, o tym, jakie są najlepsze ćwiczenia, co. Sobie, co jak, jak ćwiczyć, aby sobie nic nie zrobić, no a dodatkowo uzupełniałem to także o filmiki odnośnie zdrowej żywności. I ja nie robiłem tego z takim podejściem, że mm, siedzę w samorozwoju, jestem 13 latkiem i się edukuję. Nie, po prostu to było dla mnie przyjemne. A teraz w wieku 23 lat jak już jestem w tym samorozwoju, jak rzeczywiście tryharduję i staram się zdobyć jak najwięcej informacji każdego dnia, zauważyłem ostatnio, że mimo iż mam tę świadomość i jak bardzo jest ważna dieta dla twojego samopoczucia, wyglądu, pewności siebie, dla performanceu umysłowego, performanceu fizycznego, to rzeczywiście wcale nie czytałem jakoś dużo książek na ten temat, nie czytałem jakichś badań, czy jakoś bardzo dużo podcastów na temat zdrowej żywności nie oglądałem. I rzeczywiście większość wiedzy, którą miałem przez, nie wiem, 20 lat, to odnosiłem do tego, co zdobyłem kiedyś w przeszłości. A jak wiemy, informacje odnośnie zdrowej żywności bardzo szybko się zmieniają. Tak, ci powiedziałem wcześniej. Ja co tydzień muszę zmieniać swoje poglądy, mimo że jestem całkowicie przekonany, że dana dieta jest najlepsza na dany moment. Mówię to na kanale, potem wszyscy mnie wyzywają, ja się wtedy triggeruję bardzo. Bo ogólnie temat zdrowej żywności to jest jeden z najbardziej drażliwych tematów, jaki się da poruszyć, bo każdy ma inne poglądy, dla każdego coś innego działa i no popatrz, możemy nawet na to spojrzeć w taki sposób, że mamy na przykład gen, który sprawia, że ludzie mogą spać z 5 godzin zamiast 8, swoją drogą jest bardzo rzadki, jest rzadszy niż szansa na pierdolenie się przez piorun, dlatego nie licz na to, że go masz. Jest gen, który sprawia, że kofeina... Działa silniej i dłużej, jest gen, który sprawia, że po kofeinie możesz iść spać, jest gen, który sprawia, że masz nietolerancję laktozy, nietolerancję glutenu. Jest wiele przeróżnych takich przypadków. I każdy organizm człowieka jest indywidualny, dlatego nie można powiedzieć, że jakaś jedna konkretna dieta jest najlepsza. Jasne, są dane nawyki żywieniowe, którymi większość ludzi powinna się rzeczywiście kierować. I najlepiej by na tym wyszli. Jednak każdy powinien eksperymentować na sobie. Uważam, że każdy powinien chociaż spędzić jakiś czas, aby zastosować się do danej konkretnej diety, bądź rozpisać co jest składniki, jakie spożywa. I starać się zmniejszyć ilość tych posiłków czy składników do jak najmniejszej ilości. Idealnie byłoby, gdybyś ty zmniejszył do czy ja wiem 10 składników, chociaż wiem, że to się wydaje nierealistyczne, szczególnie w sytuacji, gdy przykładowo, mieszkasz z rodzicami i jesteś zdany na ich obiadki, No to wtedy jasne, będzie to ciężkie, szczególnie jak masz taką upartą matkę jak ja, która kupuje mi specjalnie te rzeczy, których ja jej powiedziałem miliard razy, aby nie kupowała, bo są niezdrowe, a ona mi kupi, bo mówi i tak przecież zjesz, ja mówię, bo kurwa zjem dlatego, że mi kupuje, że nie chcę, żeby się marnowało, dlaczego mi to robisz. No to wtedy będzie ciężko. ale Ale naprawdę, no. Najlepiej byłoby zrobić taką elimination diet i dieta carnivore, o której chcę dzisiaj też w dużej mierze porozmawiać, ponieważ aktualnie jestem w procesie adaptacji do tej diety. Uważam, że mimo że dopiero co na kanale mówiłem, że low carb jest najlepszą dietą, teraz uważam, że carnivore może być nawet lepszą, ale zobaczymy jak mój organizm na to zareaguje. Widzę w tym potencjał, mimo że jest to restrykcyjna dieta. Jeżeli ktoś nie wie, dieta carnivore to dieta polegająca jedynie na spożywaniu mięsa, jajek i ryb. Zero warzyw, zero owoców. Oczywiście zaraz dojdziemy do tego dlaczego w ogóle. Bo na początku jak o tym usłyszałem, wie, ale idiotyzm, dlaczego bez warzyw? Przecież pozdychasz. Ale jednak niekoniecznie. No i dieta karniwora jest o tyle właśnie spoko, że ona jest taką dietą eliminacyjną, ponieważ spożywasz tak mało produktów w diecie, spożywasz tam jedynie wiesz, no te mięsa, jajko rybę, no i jakieś źródło takiego tłuszczu, wiesz, do, do smażenia, na przykład jakieś masło, masło, ja sobie tam olej kokosowy używam i oliwę z oliwek, no i wtedy masz bardzo mało tych składników i możesz sobie nawet je wypisać dokładnie, które składniki jesz i później rotować tymi składnikami, dodawać jakiś inny składnik, zobaczyć przez tydzień, przez dwa tygodnie, jak twoje ciało na to zareaguje, czy będziesz czuł się lepiej, czy będziesz bardziej produktywny, bardziej zmulony, czy właśnie będziesz czuł się gorzej. Tak samo w drugą stronę, powinieneś Odejmować jakiś składnik z tej diety, i również weryfikować, jakie będziesz miał samopoczucie oraz jakie wyniki kognitywne czy fizyczne. To jest najlepszy sposób na podejście do diety, ale rozumiem, że jest to ciężkie, ponieważ kiedyś przykładowo. Ja słyszałem u różnych youtuberów odnośnie zdrowej żywności, że mm, przecież jedzenie posiłków takich, mam, takich samych cały czas jest największą głupotą, jaką to możesz zrobić, będziesz miał wtedy niedobory mikro i makro elementów, musisz jeść różne rzeczy na co dzień, bo bez tego one nie, będziesz się źle czuł. I nagle tak sobie myślę, no tak. Ma to sens, ma to sens, skoro wczoraj jadłem jajecznicę, a dzisiaj już nie mogę, coś innego muszę sobie zjeść. Dobra, dzisiaj zjemy owsiankę. I okej, okay. skoro, skoro dzisiaj jadłem owsiankę, to na kolację zjem wcale może kanapki. I miałem takie podejście, tylko i właśnie, żeby nie powtarzać tego posiłku dwa razy z rzędu, tego samego, co nie? I to jest też głupota, no bo wtedy nie byłem w stanie stwierdzić, co na mnie dobrze działa, a co nie. I no, naprawdę, ta dieta carnivore... Wydaje mi się być bardzo spoko, szczególnie też dlatego, że te posiłki są dla mnie mega apetyczne. No ale zanim jeszcze ogólnie dojdziemy do całej historii, jak, jak do tego doszło, że zacząłem się, że zacząłem zmieniać moje poglądy odnośnie tych wszystkich diet i jak to stopniowo się zmieniało, to chciałbym jeszcze hamską prośbę mieć do siebie, abyś wszedł na mojego Instagrama i mnie zaobserwował, tak samo na fanpage'a, ponieważ z racji, że Mój ostatni, chociaż nie wiem kiedy widzisz ten odcinek, ale chyba przedostatnio dodał się film o Elonie Masku i miał on ucięte zasięgi całkowicie do zera. Z racji, że ostatnio także dostałem tymczasową demonetyzację, mam pewne obawy, że za jakiś czas mój kanał może zniknąć. Czy ja wiem, może im znowu przeszkadza tak z Andrzejem Tatarskim, że toxic masculinity, samorozwój do po co takie rzeczy szkodliwe mówić. Obrzydliwie szkodliwy kanał. Mogę zniknąć, dlatego ale miał taki backup, ale mógł komuś udzielić informacji, że ok, założyłem nowy kanał, no to zapraszam do mojego Instagrama Sorrow, podługa, Anxiety, gdzieś tutaj ci zostawię napis i tak samo fanpage'a, masz zresztą wszystko, masz w opisie poniżej, byłbym mega wdzięczny, gdybyś mnie zaobserwował, więc chciałem, aby na ten potencjalny drugi kanał od razu przyszła jakaś część widzów, a nie że musiał zaczynać od początku, bo chyba dostałem depresji konkretnej, ale. Pracając. Na początkach mojej siłowni rzeczywiście jadłem regularnie kurczaczka, z ryżem, z brokułami, taki typowy, stereotypowy posiłek, który jest niby zdrowy. Dbałem o to, żeby mieć dużą podaż białka, około 2 razy kilogram masy ciała i tak samo chciałem mieć około tyle, ile ważę węglowodanów przed treningiem i po treningu, ponieważ wtedy masz niby więcej paliwa i lepsze są takie workouty bardziej intensywne, większa pompa, etc. Jasne, rzeczywiście spoko się na tym czułem. Nie miałem wtedy jeszcze zaburzeń odżywiania, co było dla mnie Fajne i bezwysiłkowe, aby jeść zdrową żywność. I słyszałem także o tym liczeniu kalorii, że jeżeli chcesz wejść na kolejny poziom Twojej sylwetki swoich wyników siłowych na siłowni, powinieneś zacząć liczyć kalorie, ale zawsze wydawało mi się to bardzo skomplikowane, mówię, o co tutaj chodzi. Później się okazało, że nic w tym trudnego, wystarczy sobie kupić pierwszą lepszą taką wagę, tanią, z jakiegoś spożywczaka, tak polecam ze spożywczaka, taką kuchenną, dlatego, że są one dużo tańsze niż niż specjalne takie wagi do tego, a zazwyczaj są tak samo dobre, szczerze mówiąc, i taka, na takiej wadze sobie odważasz każdy jeden składnik przed obróbką termiczną, ponieważ po obróbce termicznej się zmienia, bo woda na przykład ci ucieka z jakiegoś kurczaka czy coś. No i zapisujesz to wszystko w jakieś aplikacji, na przykład fitatu, na przykład MyFitness ja osobiście fitatu używam. No i tam co, liczysz te kalorie, musisz też dojść do tego, jakie masz zapotrzebowanie kaloryczne. Są niby automatyczne takie kalkulatory, które ci to wyliczają, ale osobiście bym się do nich nie stosował, ponieważ... W moim przypadku mówią całkowicie inne, fa całkowite farmazony, gdzie miałbym niby mieć tysiąc kalorii więcej zapotrzebowania niż mam w praktyce. Najlepiej byłoby jeść jakąś daną kalorykę, stosować się do tego przez tydzień, zobaczyć jak Twoja waga na to reaguje, czy idzie w górę, czy w dół, czy stoi w miejscu, jak dojdziesz do momentu, gdzie stoi w miejscu, to no to jest Twoje zapotrzebowanie kaloryczne. Spróbuj dodać, jak będzie wzrosło, no to się upewnisz. No i, i właśnie tak no do tego fajnie podejść jest to mega łatwe. Z tym, że w chwili, gdy ja zacząłem liczyć te kalorie, no to uświadomiłem sobie też, że oh, wait. Czyli to kalorie są ważne, a nie zdrowa dieta. I mogę jeść dietę IFEM, IFIT if your MACROS, czyli wdupcanie dosłownie wszystkiego, co masz pod ręką, ale zapisywanie kalorii. I o ile się mieści w twojej kaloryce, no to powinno być wszystko fajne. Jasne, będzie fajne, ale jedynie jeżeli chodzi o Twoją sylwetkę i wyniki siłowe. Gdzie większości osób ma wrażenie, na tym tylko i wyłącznie zależy, ale długoterminowo na pewno dobrze na tym nie wyjdziesz, ponieważ będziesz miał większą podatność na kontuzję, Twój mózg będzie dużo gorzej działał, będziesz miał. Większą chęć na podjadanie, więc będzie ciężej to wytrzymać. Może twój sens się nawet pogorszyć, przez co i regeneracja, i wyniki siłowe będą gorsze, tak samo zapamiętywanie informacji, stabilność emocjonalna. Więc warto by było jednak dbać o zdrową dietę, a nie tylko o liczenie tych kalorii. To jest coś, na czym się przejechałem, ponieważ ja przez. No, dość spory czas. Liczyłem kalorie w taki sposób, że jadłem co było pod ręką. Oczywiście w większości tam jadłem zdrowo i trzymałem się tej wielce popularnej zasady 80-20, 80%, 20. 80 zdrowo, 20% niezdrowo. Tylko tak, wyjdziesz na tym dobrze, bo jak będziesz jadł 100% zdrowo, to będziesz marzył ciągle o słodyczach, o fast foodach. To jest takie pier Naprawdę jest taka głupota, mam ochotę wystrzelać po pysku każdego, kto to mówił. Jak rozumiem, dlaczego ludzie lubią balans i dlaczego u innych to działa. Ponieważ wiesz, no, jeżeli chodzi o balans, no to w zależności od tego do czego to nie możemy porównać, bo jasne. Balans jest dobry, balans jest dobry dla większości ludzi, dla mnie osobiście nie, ja dużo bardziej wolę latać do skrajności do skrajności i mam wtedy przynajmniej rozpęd, jak jest ta pozytywna skrajność i robię dużo więcej w dłuższym rozrachunku niż gdybym się stosował do balansu, po prostu nie lubię robić czegoś po trochę, że na przykład jestem cały dzień produktywny, zostałem sobie dwie godziny na oglądnięcie YouTube'a, anime, na zagranie w gierkę, czy jestem produktywny cały dzień, ale weekendowo mogę się napić. Mogę się zjaradzić na jakąś imprezę. No jestem przeciwnikiem tego strasznym, ale, ale taki, szczególnie jeżeli chodzi o tę dietę. 80-20 jest bardzo złe, dlatego że jesz sobie zdrową żywność, która daje mniej tej dopamięci, która jest neuroprzekaźnikiem odpowiedzialnym za poczucie chęci więcej. Chcesz więcej tego jeść, chcesz mieć taki podniesiony poziom szczęścia, masz wtedy uczucie takiej nagrody, masz Chęć na zdobywanie jakichś celów przyszłościowych, na planowanie czegoś i z racji, że ta dopamina się cieszy z nowości i chce więcej, no to jedząc rzeczy, które mają, dają ci mało tej dopaminy, czyli takie, nie wiem, sałatki, jakieś warzywa, no typowa zdrowa żywność, ona nie będzie dawać aż tyle tej dopaminy, no to nie masz ochoty aż tak bardzo tego podjadać, gdzie w chwili, gdy um, spożywasz jakieś fast foody czy cukier, który ma. Połączenie właśnie cukru i tłuszczu w sobie, czyli coś, co najwięcej nam podbija te dopaminy, wtedy chcemy zawsze więcej. No i w chwili, gdy mamy taki balans, dochodzi do momentu, gdzie jemy sobie przez większość naszych kalorii zdrową żywność nieprzetworzoną, która daje mniej te dopaminy, no ale zjemy sobie też jakąś część tych kalorii w sposób przetworzony. Jakiś na przykład batona sobie zjemy i wtedy. Wszystko, co wcześniej zrobiliśmy, w pewnym sensie idzie na marne. Okej, okay, jakby zdrowe tam rzeczy daliśmy do ciała, różne mikro, makroelementy, no ale twoje ciało interpretuje to tak, że okej. Okay, to. Co zjadłem na koniec, bo dużo pyszniejsze niż tamte, dlatego wcześniejsza ta żywność zdrowa, powiedzmy, jakieś warzywa będą ci mniej teraz smakować, bo będziesz czekał tylko i wyłącznie na tamtą rzecz. Tak samo jest zresztą z innymi aktywnościami, jak na przykład te social media. Tylko na chwilkę pójdę do social media, a będę cały dzień produktywny. No okej, okay, będziesz tylko czekał na to, że wejść na social media i nie będziesz mógł być skupiony na produktywności. Tego zasada 80-20 jest też zła, no bo. Jak, jakikolwiek cukier masz w diecie, nawet jedna jednostka cukru w diecie uzależnia, sprawia, że masz coraz większe problemy z utrzymaniem jakiejś zdrowej diety, poza tym przetworzona żywność sprawia, że przez najbliższe tygodnie zdrowa żywność cię mniej syci. Dlatego to jest też wielka głupota. Najlepiej jeść stuprocentowo zdrowo, no tylko co jest zdrową żywnością? Bo tak jak mówiłem na początku odcinka, każda jedna rzecz ma swoją krytyka, każdy jeden składnik. Był poddany mocnemu krytycyzmowi w mediach czy w książkach. Dlatego no, trzeba ewidentnie stosować się do różnych rzeczy i eksperymentować na sobie, co na nas działa, co nie, ponieważ każdy organizm jest indywidualny. Oczywiście w przeszłości, gdy jadłem dużo tego białka, gdy jadłem sporo węglowodanów około treningowo, wiedziałem też, że warzywa i owoce są bardzo dla Ciebie zdrowe. Mają wiele błonnika, mikro, makro elementów powinieneś jak najwięcej ich jeść i. Wszyscy mówili, że strasznie Ci to pomaga w odchudzaniu na przykład. No, błonnik jest hidden, ukrytym takim makroskładnikiem, który nie ma w ogóle kalorii, ale który sprawia, że jesteś bardziej najedzony, syty, pęczniejsz wtedy w środku. Poza tym też błonnik ma taką fajną funkcję, że w chwili, gdy spożyjesz jakiś pokarm, który podbije Ci glukozę mocno, na przykład właśnie owoce, które mają w zasadzie też dużo tego błonnika, no to ten błonnik sprawia, że ta glukoza nie będzie podbita aż tak wysoko, tylko niżej, ale przez dłuższy okres. Więc dla jednych to będzie lepsze, dla innych gorsze, ale zazwyczaj właśnie jak jesz coś, co ma Ci sporo podbić tej glukozy i tym samym insuliny, która jest po to, aby zaabsorować tę glukozę, fajnie było to połączyć z błonnikiem. A przynajmniej tak kiedyś myślałem, a teraz już nie wiem w końcu, czy błonnik jest dobry, czy nie, ponieważ słyszałem na przykład, że błonnik jest... Jak oni to powiedzieli? Ant, anti-nutrients z angielskiego, więc no, chodzi o to, że dosłownie błonnik sprawia, że mniej witamin przyswoisz dobrych, że błonnik nie jest w ogóle trawiony przez Twój organizm, dlatego też, że nie ma, nie ma kalorii i jest w stanie dużo procesów metabolicznych Ci zaburzać. Zawsze słyszałem, że właśnie błonnik poprawia metabolizm i Rzekomo, jak jesz błonnik, to potrzebujesz dużo więcej witamin spożywać, niż gdybyś go nie jadł. I mówię, o co to chodzi? Przecież całe życie słyszałem, że błonnik jest bardzo zdrowy, i szczególnie na odchudzaniu jest to przydatne. Szczególnie, że wiem też, jak istotna jest mikroflora jelitowa, grzyby bakterie, które są w tobie. No bo popatrz, jak ludzie ewoluowali, bardzo byli podatni na przykład na choroby, które cały czas zabijały. Ale doszło do sytuacji, gdzie i bakterie i grzyby umierały i ludzie, o można ich to nazwać ludźmi, umierały, dlatego doszli do momentu, gdzie zaczęli współpracować. żeby bakterie, mikrofora jelitowa weszła właśnie do żołądka, do jelit, do gardła, do dubska takich ludzi i zaczęli jeść pokarm, który ludzie spożywają w ich wnętrzu, dając korzyści temu organizmowi człowieka, na przykład poprawa odporności, poprawa humoru. No, a te żyjątka miały po prostu jedzenie. Więc to była idealna taka symbioza. No i teraz aby dbać o to, aby było dużo tej prozdrowotnej mikroflory elitowej, a jest ich miliony gatunków, jak nie miliardy, jest teraz sytuacja, gdzie naprawdę mimo że jest wiele ludzi, którzy zajmują się tymi mikroflorami elitowymi, no to mało co o tym wiem, nie wiem do końca, która jest która mikroflora jest dobra, a która nie, które grzyby i bakterie są dla nas prozdrowotne, a których powinniśmy się pozbyć. No ale prawdą jest taka, że spożywając dużą ilość prebiotyków i probiotyków, czyli na przykład kiszonki, kombucza, kefir Jogurt naturalny, tego typu składniki sprawia, że dużo tych pozytywnych takich mikroflor do Ciebie się wdupca. Można tak mówić? Mam na myśli bakterii i grzybów się do Ciebie wdupca i one sobie po prostu tam żyją. Ale żeby one żyły, trzeba spożywać też błonnik. Błonnik prozdrowotny, bo są dwa rodzaje błonnika. Błonnik, który jest rzekomo przez nas trawiony i rzekomo drugi nie jest trawiony. I na przykład ten, który nie jest, to ziarna, które teraz wiem, że są bardzo niezdrowe. Sprawiałem, że na przykład przepuszczalność jelit dostajesz, masz srakę i te, ten błonnik w tych ziarnach bardzo źle na człowieka działa. nie powinniśmy w ogóle tego jeść. Gdzie wcześniej słyszałem, że owsianka jest najlepszym jedzeniem, jakie się da. że Przecież owsianka poprawia twoje jelita, poprawia produkcję serotoniny, która się właśnie odbywa w jelitach. Jak masz serotoniny więcej, masz lepszą taką chillerę, masz lepszy humor i relaks. Ale <laughs> owsianka to ziarna. I teraz słyszę, że węglowodany są strasznie złe, gdzie kiedyś specjalnie jadłem jak najwięcej tych węglowodanów i to liczenie kalorii wyglądało tak, że jadłem ze 160 gramów białka, jadłem z 80 gramów tłuszczu i cała pozostałość to miało być z węgli, gdzie szczególnie jak byłem na masie i jadłem tam, nie wiem, no średnio powiedzmy 3,5 tysiąca kalorii, no 3-3,5, to większość z tego szło z Węgluwodano, ale nie chciałem prowadzić tej masy w jakikolwiek niezdrowy sposób, ponieważ większość osób, którzy, które wchodzą na masę, mają takie podejście, że musisz jeść przetworzoną żywność, która łatwiej przechodzi, dlatego, że jakbyś tego nie robił, to byś umarł. Byś wybuchnął od błonnika i ogólnie od takich sycących pożywień. Gdzie ja totalnie miałem inne podejście, uważam, że to masa powinna być trudna, a redukcja powinna być w miarę łatwa, bo jedzenie więcej niż potrzebujesz, powinno być dla organizmu trudniejsze niż jedzenie troszeczkę mniej niż potrzebujesz, szczególnie jeżeli spożywasz jakościowe pokarmy. No i jasne, no, masa powidać trudna, a większość osób traktuje tak, że to jest coś, z czego się najbardziej cieszę. Mają dużo energii, mogą sobie wdupcać cały czas. No i wiesz, no i chciałem te węgle podbijać jakoś drobną żywnością. Nie chciałem jakichś słodyczy, fast foodów dupcać cały czas, więc jadam dużo owoców Dużo takich rzeczy jak na przykład osianka. No? W, w jednym posiłku miałem 150-200 węgli i potem sugar crash I wiesz, myślałem, że dobre rzeczy robię. Dobre rzeczy robię, ponieważ każdy tak polecał. Teraz znowu wiem, że Węglowodany są poniekąd złe, nie zawsze, nie zawsze, bo węglowodany są potrzebne dla człowieka, szczególnie dla człowieka, który nie jest zaadaptowany do stanu ketozy, czyli czerpanie energii z ciał ketonowych, które się wytwarzają na wskutek abstynencji od węglowodanów przez kilka tygodni powiedzmy. I tak samo w okresie postu, jak gniźniejesz, to, to też cię czerpiesz energię z tych ketonów. No ale normalnie preferowanym źródłem paliwa dla Twojego organizmu są te węgle. I Myślałem sobie, że im więcej węgli takich jem, tym będę miał więcej energii, tak jak to mówili wszyscy, gdzie w praktyce im więcej tego jadłem, tym mniej miałem energii. Mówię. O co chodzi? O co chodzi? Progresu jak nie miałem na siłowni nigdy, tak nie mam. Do tej pory niestety od dobrych 7 lat nie, nie, nie dołożyłem chociażby 1,25 kg na talerzu na wyciskaniu na klatę. To jest abstrakcyjne, a to chyba najsłabszy mięsień swoją drogą, No ale. Ale ogólnie była generalna zasada, żeby jeść jak najwięcej warzyw i owoców, bo to ma wiele witamin, prawda? No i co? Co się stało? <laughs> Później się kurwa dowiaduje, że owoce są dla ciebie złe. Że jasne, bo już to było w momencie, w którym dowiedziałem się, że powinienem raczej unikać węglowodanów, unikać dlatego, że... Um... Im więcej spożywasz węglowodanów, tym bardziej jesteś zmulony. Węglowodany najbardziej podbijają glukozę, a tym samym insulinę. Doprowadzają do momentu, gdzie gdy ty właśnie aż tak, aż tak bardzo podbijasz tę insulinę, zwiększasz szansę na powstawanie różnych takich neurodegeneracyjnych chorób. Możesz dostać udar, Alzheimer, stwardnienie rozsiane i ogólnie produktywność twora jest gorsza. Jedyne co jest dobre... Takie diecie, gdzie masz dużo tych węglowodanów, to to, że twój performance fizyczny jest zazwyczaj lepszy. Zazwyczaj sportowcy wychodzą lepiej na diecie z węglowodanami niż osoby na, powiedzmy, diecie ketogenicznej. Ostatnio zmieniłem podejście, ponieważ to nie tak, że insulina jest zła. O czym myślałem w ten sposób do, do niedawna. Insulina jest dobra, tylko że ona. Ma swoją rolę do wykonania przez jakiś krótki blok czasu. Po, po, przykładowo, ty sobie zdzierz jakiś posiłek pełnowartościowy, glukoza dosyć sporo będzie podbita, i wtedy nie powinienem zarzucać mojego NG suplementów, czyli berberyny, po to, aby obniżyć tę glukozę całkowicie do zera i tym samym insulinę, bo berberyna właśnie to sprawia, że jak weźmiesz 1000 czy 1500 mg, no to jesteś w stanie oszukać Twój organizm, że jesteś znowu w okresie postu. Czy masz pusty żołądek, i wtedy prozdrowotne stresory się tam takie aktywują, różne geny, które wzmażają długowieczność na przykład, pozytywny humor, i tak samo odporność ci poprawiają. No ale teraz wiem, że nie do końca powinien tak robić, żeby stosować cyberbrennę od razu po jedzeniu. No bo skoro glukoza jest podbita, insulina jest podbita, aby ją zaabsorbować, no i jak już to się skończy, no to fajnie, teraz trawisz, i na tym polega mechanizm jakiś taki w Twoim ciele. Ale w takiej typowej diecie normalnego Polaka, no, tym, a, a tym bardziej jakiegoś Amerykanina, jest taka sytuacja, gdzie nikt nie jest na tym okresowym poście, a okresowy post jest naprawdę jedną z takich najważniejszych rzeczy, które każdy powinien robić. Mimo, że wiele osób myśli, że okresowy post to jest jedynie technika wytrzymywania bez jedzenia jakiś czas, przez co łatwiej im będzie nie dojeść tyle kalorii później. Ja też o tym tak myślałem. Tak teraz wiem, że nie. Jakby, popatrz. Popatrz, jak to działało. Kiedyś ludzie, mało ludzie, polowali sobie i jak polowali coś, to jedli na zapas. Jedli bardzo dużo. Jak już sobie odpoczęli, później przez kilka dni nawet nie wiedzieli, nie mieli żadnego jedzenia w ustach i wtedy mieli tę głodówkę. Głodówka jest bardzo zdrowa dla ludzi, szczególnie jeżeli... Trwa ona, nie wiem, tak do, do 72 godzin, bo powyżej tego później przytyjesz 20 kg w miesiąc, tak jak ja, bo Ci się <noise> odpalą zaburzenia odżywiania jeszcze bardziej niż wcześniej. Ale głodówka jest bardzo, bardzo zdrowa. Wzmaża tę długowieczność, poprawia Ci humor, masz lepszą odporność, masz dużo lepsze takie procesy metaboliczne, masz lepszą jakość snu. Masz większą produktywność, ponieważ wtedy jesteś bardziej taki pobudzony, masz otwarte oczy, wszystkie zmysły są bardziej intensywne, no i ogólnie dużo lepiej ci się żyje, uwierz mi. No i z tego powodu najlepiej byłoby się starać wydłużać ten post, który naturalnie się odbywa podczas snu, czyli nie jeść kilka godzin przed snem i kilka godzin po obudzeniu się. Taka generalna zasada to jest nie jeść 2-3 godziny przed spaniem, szczególnie, że wtedy też Twoja jakość snu będzie lepsza, oraz chociażby godzinę od obudzenia się wytrzymać bez tego jedzenia, no i wtedy naturalnie już taki post się robi spoko, no ale i tak, im dłuższy taki post robisz, tym lepiej na tym wyjdziesz zdrowotnie, więc to jest coś, do czego się, ja tu sobie, ponieważ pomaga mi to chudnąć, ale co ważniejsze, bardzo mi to poprawia produktywność, bo jak jem od samego rana, to później trawię w ciągu dnia. W trawie przez, ty, przez te godziny, w których powinienem być najbardziej pobudzony, najbardziej produktywny i najwięcej rzeczy bym normalnie zrobił, ale teraz tego nie zrobię, bo jestem na żarty. Nie mógłbym nagrać odcinka, dajmy na to. Teraz jest godzina 14, ja mam pusty żołądek, jestem po biegu konkretnym, jestem po zimnym prysznicu, także jestem konkretnie naćpany adrenaliną i dopaminą dodatkową, ale, ale no, gdybym właśnie zjadł, to nie mogłbym nic z tych rzeczy to, zrobić, dlatego staram się teraz mieć takie podejście do jedzenia, żeby Jeść tylko wtedy, kiedy to naprawdę jest potrzebne, i starać się wydłużać ten okres postu jak najbardziej się da. Jak już jeść, no to raz czy dwa razy. Staram się maksymalnie dwa posiłki mieć dziennie. To jest właśnie dobre podejście, dlatego że właśnie wtedy utylizujesz te insulinę na swoją korzyść. Insulina jest wtedy podbita dwa razy jedynie, wykonujesz swoje zadanie. I koniec. A w takiej typowej diecie Polaka czy Amerykanina jesz od rana do wieczora, cały czas masz podbitą tę insulinę i dochodzisz do momentu, gdzie tworzy się na przykład insulinooporność. Jesteś, jesteś odporny na te podbicie insuliny, i później jest coś takiego, że. Ja zawsze, zawsze mi się myli, jak działa dokładnie insulinooporność. No w każdym razie, że wtedy jakby twój organizm nie jest tak wyczulony na, na to, że cukier jest podbity. I wtedy nie podbija równocześnie tak dużo tej insuliny. Jeżeli to dobrze rozumiem przynajmniej. Jeżeli nie, to nikt mnie ktoś poprawi w komentarzu. Ale no, insulinooporność jest bardzo zła dla Ciebie. I wtedy przeróżne choroby się odpalają. Na przykład cukrzycę możesz dostać bardzo łatwo. No i masz też problemy ze schudnięciem nierzadko. No i do wtedy bardzo dużo tych owoców, myśląc, że jest to mega zdrowa rzecz. A teraz wiem, że owoce to dosłownie czysty cukier. To jest tylko i wyłącznie węglowodan plus błonnik. I mimo, że kiedyś, Ludzie prehistorycznie, jak sobie pojadli mięsko, to raz na jakiś czas zbierali tę, wiesz, borówę jakąś, czy co tam, co tam było wyhodowane, czyli oznaczałoby to, że jesteśmy przystosowani do spożywania owoców. Tak w praktyce okazuje się, że... Fruktoza, która była tak wielce broniona, że fruktoza jest dużo lepsza niż glukoza. Jest kurwa gorsza niż glukoza. Gorsza niż glukoza, dlatego że w procesie metabolicznym omija ona mitochondria, która, w których normalnie by się tworzyła energia na następny dzień. węglowodany tak przynajmniej u mnie działają, że jak zdjęłem dużo węglowodanów per jeden dzień, to jestem w tym dniu bardzo zbulony, ale na następny dzień mam sporo więcej tej energii. Więc tak jakby opóźnione działanie mają dodawania tej energii. I w chwili, gdy spożywasz te owoce, no to nie dostajesz w ogóle tej energii. Od... Możesz od nich tyć jak najbardziej, bo mają kalorie, że na przykład takie banany mają ich sporo, ale nie daje Ci to w ogóle energii następnego dnia, ponieważ omija to mitochondria. Więc fruktoza jest gorsza od glukozy w praktyce. No i dodatkowo, owoce i warzywa mają także mechanizmy obronne. I tu dochodzimy do kolejnej sytuacji, która jest tak głupia, tak... Mieszająca wełbie, no bo każdy mówi coś innego. Um, warzywa i owoce mają mechanizmy obronne. Są, sub, są organizmami żywymi, tak samo jak ludzie, zwierzęta, więc muszą oni się naturalnie bronić przed szkodnikami. Na przykład, wiesz, jakaś stonka ich atakuje ich gryzie jakaś mucha, więc, aby te rośliny się mogły obronić, a mogły przetrwać, no to wytwarzają takie naturalne polifenole, które Zwalczają te szkodniki. I zobacz, czytałem taką książkę, jest jak geniusz od autora Max Lufger, nigdy nie wiem jak to nazwisko przeczytać. I on tam mówił, że te polifenole są dosłownie tym, co my potrzebujemy, aby poprawić nasze zdrowie że polifenole są dużo zdrowsze niż same witaminy zawarte w tych warzywach czy w owocach. I problem w dzisiejszych czasach jest taki, że producenci żywności wszystkie te warzywa i owoce psikają ogromną ilością GMO różnych pestycydów, różnych herbicydów i wtedy są zabijane te polifenole. Jest ich dużo mniej niż normalnie, a spożywamy wiele takich negatywnych substancji do naszego organizmu, które na przykład testosteron ci obniżają. I mówię, aha. Czyli to problem jest taki, że przez modyfikowane genetycznie żywności pryskane, teraz nie do końca warzywa i owoce są zdrowe. Chociaż tutaj akurat o warzywach to jest strasznie. Mieszana informacja, bo o owocach teraz odkąd się dowiedziałem, że nie są one zdrowe, teraz wszędzie widzę, że rzeczywiście nie są zdrowe i każdy praktycznie o tym mówi, więc chyba nie wiem, zyskuje to większą popularność. Ale niektóre osoby w naszym ciągu jedzą owoce i mówią, że czują się dobrze na tych owocach. Ale owoce mają dużo więcej teraz cukru niż miały kiedyś. Mimo, że mało ludzie kiedyś jedli te owoce, no to nie były one modyfikowane genetycznie, miały więcej błonnika i miały dużo mniej cukru, więc mniej tutaj glukozy podbijało, i dlatego żyli oni zdrowo, ci ludzie. A teraz tak nie wygląda. No i zobacz, ten Max Lufgier czy jakoś tak, mówił, że te polifenole są dla nas bardzo zdrowe i jeżeli jemy warzywa, a powinniśmy według niego, bo on jest ogólnie proponentem low-carba, od niego wziąłem te inspiracje właśnie, dlaczego tak bardzo mi się spodobał ten low-carb, no bo stwierdziłem co, dobry balans omega-3 do omega-6, więc masz lepsze przekazywanie informacji w błonie komórkowej, między neuronami, w Twoim mózgu także i lepiej się wtedy czujesz. Masz wiele warzyw, bardzo dużo warzyw, przez co powinieneś być zdrowy. Jesz dużo takich superfoodów, na przykład ten Max Tulufer mówił o takich superfoodach jak jajka, tu w terybie jak na przykład łosoś, jak właśnie taki owoce jak jagody, truskawki czy kiwi, chociaż kiwi to ja sobie sam dodałem jako superfood, on no, akurat o tym nie mówił, ale takie z berries angielskiego w nazwie. Mówił także o gorzkiej czekoladzie, że jest mega. Mówił, że. Brokuły i kiełki brokułów są też takim superfoodem, mówił, że, let me think, let me think. warzywa strączkowe były git według niego, ale nie mówił, że to jest superfood, sardynki były bardzo dobre, jakieś krewety, makrele ogólnie. O, awokado na przykład było bardzo, bardzo polecane, że przez niego było to tak Tak napisane, jakby awokado było dosłownie najzdrowszą żywnością, jaką się da, i naprawdę uważam, że awokado jest mega dobrym owocem, rzekomo. No ale patrz, później się kurwa dowiaduje od innych ludzi. Ja możesz jeść warzyw. Ja możesz jeść warzyw i Ja mówię dlaczego. Zastanawiałem się, dlaczego ktoś miałby iść na przykład na dietę carnivore. Czyli, tak jak wspomniałem wcześniej, mięso, jajka, jakieś oleje, masło i ryby. Zamiast diety low carb, gdzie tam spożywasz też te pokarmy, też jesz bardzo mało węglowodanów, starasz się je minimalizować, też czerpiesz energię z ciał ketonowych, też musisz się do tego zaadoptować. Tylko że kardiwur jest bardziej restrykcyjne i nie masz w ogóle zielonych warzyw, zielonych owoców. Więc czemu miałoby to być lepsze? Nie ma sensu, przecież, przecież jak człowiek może bez witamin wytrzymać lol. W sensie, że co? Że na karniworze trzeba bardzo dużo suplementów brać na tej zasadzie? No kurwa właśnie nie. Właśnie nie dlatego, że rzekomo według ludzi, którzy są na karniworze, warzywa się bronią. Warzywa mają dużo toksyn, dużo tych. Mechanizmów obronnych, które trują ludzi. Gdzie ten Max Lowgier mówił, że te właśnie polifenole z tych, z tych um, roślin są tym, co jest zdrowsze niż witaminy. A tutaj ludzie mówią, że nie, że to nam strasznie szkodzi. Poza tym podobno na diecie Carnivore, um, jak nie spożywasz dużo warzyw, dużo owoców, wcale ich nie spożywasz. Masz wtedy coś takiego, że przez to, że nie spożywasz tego błonnika, to um, organizm potrzebuje dużo mniej witamin. Bo jak spożywasz te warzywa, owoce i błonnik, to one działają jakoś tak, że coś tam ci zaburzają, i musisz dużo, dużo, dużo większe dawki, na przykład suplementów czy witamin spożywać. Gdzie w chwili, gdy jesz tylko mięso, no to na przykład zapotrzebowanie na witaminę C, gdzie no według mnie około od 200 do 400 mg powinno się dziennie brać witaminę C, oczywiście w zależności od tego, co, co jesz na co dzień, no ale tak suplementowo mówiąc, w sytuacji, gdy ktoś nie spożywa za, za jakoś bardzo dużo warzyw powiedzmy, no a na diecie carnivore niby wtedy przez to, że nie jesz warzyw i owoców czerpiesz bardzo dużo takich witamin z śladowych ilości ich w miesie, że na przykład witaminę C absorbujesz dostatecznie dużo. Ja mówię, ale dziwne, ale dziwne. I potem też usłyszałem, bo kurwa, pół internetu oglądałem odnośnie tej, diecie, odnośnie tej diety karniworu, mega mnie zafascynował ten temat i spodobała mi się ta dieta, dlatego że ta, ten low carb wydawał się dla mnie nie do końca do utrzymania, bo posiłki mi się nie podobały. Jakby głodzę się cały dzień, po <głodzę> Iść do kuchni, przez 30 minut robić sobie sałatkę z kurczakiem i tak I jem to przez kolejne 20 minut i... Zjadłem i kurwa... Ale super, to był posiłek pyszny, nie? Właśnie robię sobie jakąś jajecznicę z awokado, z papryką, nie wiadomo czym i takie, Boże... Chcę normalną jajecznicę. A na diecie Carnivore, Kilka jajek, bacon... Jakiś. E, wiesz, no, dużo takiego miecha, to wszystko mi bardzo smakuje i mega mnie to cieszy. Plus, plusem też jest to na że według mnie, że te posiłki są bardzo małe i nie sprawiają, że czujesz się taki ciężki na żołądku po zjedzeniu ich, tylko dosłownie jak zjem jakieś mięso samo, to byłbym w stanie nawet, myślę, nagrywać odcinek bez jakiegoś większego odczekania, tak? Zawsze muszę po jedzeniu co najmniej te dwie godziny odczekać, tak? Myślę, że po zjedzeniu posiłku karniworycznego, jest takie słowo, mogłem nagrywać od razu, dlatego, że w ogóle mi to praktycznie glukozy nie podbija. Jedyna, jaka jest tam podbita glukoza i insulina, to jest z białka, bo jest taki proces lipogeneza, chyba się nazywało, który polega na tym, że jak nie spożywasz w ogóle węglowodanów, to z samego białka może się tworzyć ta energia. I na przykład nie można na karniworze jeść za dużo białka, co mnie też zdziwiło. Myślałem, że właśnie będę ja dużo białka, które jest najbardziej scącym makroskładnikiem, więc... Mnie zjem, ale okazuje się, że, że właśnie to nie zaburzało ketozy. A swoją drogą do ketozy trzeba się kilka tygodni adaptować. Na Low -carbie słyszałem, że dopiero korzyści się robią od dwóch tygodni nie tych węglowodanów, No więc tutaj zgaduję, że też, ale większość osób, z tego co czytałem, pisze, że trzeba z 3 miesiące poczekać. Ja na Low Carbie nawet dwa, jak wytrzymywałem dwa tygodnie nie jedzenia to nagle miałem atak głodu, nażarłem no, się i Ciach i trzeba było od nowa zaczynać, ale jakoś mimo, że carnivore wydaje się być bardziej restrykcyjny no to wydaje mi się, że um, dla mnie jest łatwiejszy do utrzymania, dlatego, że na przykład jak mam jakieś gastro jaką straszną chęć podje podjedzenia czegoś, to mam w głowie taki, taką zasadę, że Okej, okay, ale mogę tego słodyczka zamienić, zamienić na coś pysznego, karniworycznego, jakieś mięsko, jakieś jajka i to mi naprawdę smakuje na tyle, że jestem w stanie wybrać to zamiast jakiegoś słodycza, gdzie na low-carb nie miałem nic takiego, co mógłbym zamienić jako to, no nie? W jednym filmiku o karniworze usłyszałem, że warzywa są tak bardzo szkodliwe, że mają one wiele takich toksyn, które odkładają się później w twoim organizmie, nie wiem, czy w wątrobie, czy w nerkach. W postaci dosłownie takich kryształków, takich szpilek. I im więcej tego masz, tym większa szansa, że kamienie nerkowe ci się zrobią. Ja mówię, co za pojebany świat, w co ja mam wierzyć? Patrz, kiedyś na przykład mówiło się, że białka trzeba jeść dużo, wszystko praktycznie, co daje Ci białko jest zdrowe. I ja przez większość swojego życia opierałem a, moją dietę na serkach wiejskich oraz twarogu. Bardzo lubię mieć nabiał, ale całe życie waliłem bony, całe życie byłem wzdęty, ale sprawdzałem to nie do końca od tego, bo oczywistym tutaj strzałem byłoby, że nietolerancję laktozy mam, ale chyba nie mam. Nie czuję czegoś takiego, że na przykład po mleku było i coś nie tak. ale mówiło się, że serki wiejskie i twaróg to jest mega fajna żywność, prosta w przygotowaniu i bardzo bogata w mikro i makro składniki. Super makro ma. No to jadłem. I Mieszałem sobie to na przykład z WPC, z białkiem jakimś smakowym, bo przecież każdy to smakowe, smakowe białka. Gdy teraz wiem, że to, że coś jest tylko białkiem, nie znaczy, że jest zdrowe, bo białko naturalne. Właśnie teraz spożywam jedynie naturalne smaki białka i tak samo kreatyny. A jak masz białko o smaku słony karmel, kurwa, myślisz, że serio to jest zdrowe? Zobacz sobie, jaki tam jest skład. Litanie, jak w książeczce do ja, bierzmowania masz napisaną. I to jest mega chemo, Mega to obniża na przykład twój testosteron, twoje zdrowie i też robi ci brain foga, Dlatego stwierdziłem, że trzeba przestać z takimi. No i teraz wam naturalne tylko. Jeżeli chodzi o słodziki, jasne, no, kiedyś cię mówiło, że słodziki są Git, a inni mówili, że słodziki ci strasznie szkodzą. I do tej pory tak jest. Inni mówią, że całkowicie jest spoko a drudzy, że nie. Nie mówią, że energetyki ci szkodzą, drudze, że nie. Nie mówią, że kawa jest nie, całkowicie zdrowa, nie ma żadnych efektów łośnych, potem się dowiaduje, że z kawą najprawdopodobniej jest tak samo, jak z... Papierosami 80 lat temu, gdzie mówiło się, że wcale ci nie szkodzą, że na przykład lekarze promowali się paląc, sobie szluga i robiący jakieś zdjęcia, i mówili, że to jest bardzo zdrowe, bardzo zdrowe, każdy powinien palić i każdy palił. I z kofeiną bardzo możliwe, że też tak jest, bo ona bardzo uzależnia, ona sprawia, że. Na początku, jasne. Wydaje się być wręcz prozdrowotna, wydaje się być super, masz lepszy humor, większa produktywność, twoja adenozyna idzie w, w dół, czyli presja snu, masz większą produkcję dopaminy, wszystko cię bardziej cieszy, masz mniejsze szanse na depresję i chuj, zwiększasz dawkę, zwiększasz dawkę i później dochodzisz do mety, gdzie jesteś zależny od tego całkowicie. Później masz jakiś tam zmniejszony przepływ krwi do mózgu czy coś takiego, chociaż też słyszałem, że to zwiększa przepływ krwi do mózgu. Szlak mnie trafi, nie wiem w co mam wierzyć. Tak samo jak epidemia była jakieś, tłuszcze zostały wrobione całkowicie, bo um, ludzie stwierdzili, że od tłuszczu się tyje nie od cukru czy coś od tłuszczu się tyje nie od nadwyżki kalorycznej to tłuszcz jest zły. I musisz wyeliminować całkowicie tłuszcz z diety. Szczególnie tusze nasycone zatykają twoje żyły, tak się mówiło. Ojciec, to tak jest farmazon. Te badania były robione w taki sposób, że Badani spożywali tłuszcze, najczęściej właśnie te nasycone, którym się najbardziej dostało, gdzie one są niezbędne dla Twojego życia. Nie mówię, że powinieneś ich bardzo dużo jeść, bo chyba z 10% się powinno tłuszcz, w jakie spożywasz, jeść w formie nasycone, a takie, oczywiście, każdy praktycznie tłuszcz oprócz tłuszczów trans, które są do wyjania najbardziej, na przykład margarina, to jest piór tłuszcz e, trans i olej rzepakowy też, ten najzdrowszy naj, naj według mojej matki i według e, większości rodziców. To one mają najwięcej tego tłuszczu trans, ale tak to każdy jeden tłuszcz powinien się spożywać. Tak, według mnie, statystycznie najlepszym tłuszczem to jest tłuszcz wiel. sorry, jedno. Jedno nienascone, tak dobrze mówię? Tak, bo są jeszcze wiele nienasycone, ale jedno nienascone tutaj druszy, na przykład taki z oliwy, z oliwek, to powinien być według mnie główny. Główne źródło twojej, tu, Twoich. Kupa, mać! to powinno być główne źródło tłuszczów w Twojej diecie. Oliwa z oliwek jest mega, mega zdrowa, nawet zwiększa wrażliwość na insulinę, jeżeli będziesz jadł 4-5 łyżeczek oliwy dziennie. Ale wracając do tego badania, dostało się tym tłuszczom nasyconym, gdzie badani spożywali pokarmy z tłuszczem, ale jednocześnie z cukrem. I kompanie, które były, raczej znaczy kampanie, które promowały ten, swoje produkty z cukrem, zapłaciły tamtym, badaczą, instytucją, które realizowały te badania, żeby nie wspominały o tym, że tam był cukier. No i później ludzie myśleli, że nie można jeść tłuszczu, ograniczali go w diecie i były wielkie problemy zdrowotne. Słyszałem tak, że przez całe życie, że orzechy są bardzo, ale to bardzo dla Ciebie zdrowe. Do tej pory tak cały czas słyszałem, że każdy jeden rodzaj orzecha jest mega... Prozdrowotny. Ostatnio się dowiedziałem, że na przykład nerkowce, o których chyba najwięcej słyszałem, że są zdrowe, no na równi może z tymi orzechami akadamia. Dowiaduję się teraz, że mają tak strasznie dużo toksyn, jakiś tam, że mają wyjątkowo silne mechanizmy obronne, które ci szkodzą. Gdzie przypomnę, że kurwa, ten Max Lovegier mówił, że te w są tym, co my potrzebujemy. Kurwa! Nie można jeść. Łososia, Mimo, że o łososiu słyszałem, że jest taki zdrowy. Nie, bo łososie są barwione sztucznymi barwnikami, że były pomarańczowe i to ci szkodzi. Nie można jeść ziemniaków. Chociaż słyszałem na początku, że ziemniaki tuczą, potem, że ziemniaki najlepsze na odchudzanie, bo największej tości, i Potem znowu słyszę, że są złe przez to, że piór węgle. Makaron i chleba akurat jest do i to. O tym chyba się nie dyskutuje, raczej ludzie to wiedzą, co nie? Bo makaron, mąka ogólnie jest interpretowana przez Twój organizm tak samo jak ziarna swoją drogą. Czyli na przykład weźmiesz sobie tortilkę pełnoziarnistą, czy bułkę pełnoziarnistą. W, w, w zamiast normalnych, normalnej tortyki normalnej bułki, i myślę, że robisz zdrowy wybór. Gdzie w praktyce sprawiasz, że to jest jeszcze gorsze, co się wydaje nieintuicyjne. No ale więc o ziarnach zazwyczaj ludzie nie wiedzą, że to jest niezdrowe dla ciebie. Ale że mąka, chleb i makaron, to zazwyczaj się raczej mówiły, że nie jest to dla ciebie zbyt dobre. No ale w każdym razie produkty oparte na mące są interpretowane przez twoje ranie jakbyś jakbyś wdupcał piór, szugry. Sam cukier taki. Przechodzi to tak bardzo łatwo przez twój system trawienny i od razu podbija bardzo te insulinę i glukozę. I znowu złe rzeczy się dzieją. Kiedyś w jednej książce wyczytałem na przykład, że serki wiejskie i twarogi, które były głównym źródłem mojego białka w diecie, wcale jednak nie są zdrowe. Może mają dużo wapnia i tak dalej. Okazuje się, że do produkcji na przykład serków wiejskich używany jest gips. Mówię, co? Jak to gips? On był no taki raper, ale... Przez to mówię, a to jednak nie chcę tego jeść, potem się dowiedziałem, że skoro chcę mieć dobry balans tego omega 3 do omega 6, który powinien wynosić 1 do 1, a zazwyczaj omega 3 mamy 1 do omega 6, 25 w dzisiejszej diecie, więc nie powinienem spożywać serków wiejskich, bo będę miał więcej omega 6, powinienem się skupić na omega 3. Mówię, ja pierdolę, szlag mnie trafi, to będę jadł jednak tylko jogurty naturalne z tego nabiału, skoro to ma kiszonki. I teraz jestem na diecie Carnivore, więc się zastanawiam hm, h, h, czy mogę sobie zrobić taki wyjątek i oprócz mięsa, jajek i ryb jeść też y, jogurty naturalne? No bo przecież jak to? Przecież na diecie Carnivore nie masz warzyw, nie masz błonnika Zero błonnika dosłownie A co z mikroflora mielitową, która miałabyś tak bardzo odpowiedzialna za twój humor, za produktywność, za odporność? No Znalazłem jeden filmik, który odpowiedział na to pytanie. Powiedział tak No ja nie jem błotnika w ogóle, jestem na karniwor od x czasu, moja mikrofona elitowa jest na bardzo dobrym poziomie Badałem sobie ostatnio, prawda jest taka, że mikrofona jelitowa jest tak skomplikowana, że nie wiemy co jest dobre, a co, co złe I jedząc tylko i wyłącznie mięso, jakoś widzę, że moja mikrofona jelitowa jest git, więc chyba jednak nie trzeba tego jeść Mówię, no że kurwa, <laughs> nie wytrzymam W innej książce słyszałem że dieta wegetariańska jest najlepsza i kiedyś też byłem tego podejścia, że ty, może przejdę sobie na wege, bo co? Bo kiedyś na przykład w dzieciństwie słyszałem, w dzieciństwie no, letnim wieku oglądałem film, że o, mięso jest dla ciebie mega toksyczne, mega toksyczne dlatego, że zwierzęta są zabijane z tymi toksynami, które się wydzielają w ich moczu a one się teraz nie wyszczała, zostały zabite i to przychodzi do ich mięsa. Ty to jesz, im więcej tego jesz, tym bardziej jesteś niezdrowy. Gdzie teraz dieta Carnivore, która osiąga wyżyny popularności, która przebija dietę ketogeniczną. A o diecie ketogenicznej swoją drogą A też myślałem, żeby kiedyś na, nie prze, na nią nie przejść, gdzie teraz widzę, że Carnivore jest lepszą wersją keto, dlatego że w keto też czerpiesz energię z ketonów. Też musisz się zaadaptować do tego, czyli nie jeść węglowodanów Tylko że w keto kusi cię to, że tam możesz spożywać, a w zasadzie opierasz swoją dietę na wielu takich produktach, które były zakazane w takiej typowo zdrowej diecie, czyli na przykład duża ilość serów, jakichś kiełbasek. No i fajnie, tylko że dochodzi do momentu, gdzie właśnie na tej diecie keto, masz za dużo tego omega 6 do omega-3. I masz wtedy mam, tak błony komórkowe, które nie są płynne, tylko takie bardzo sztywne i przez to jest utrudnione przekazywanie, <laughs> i przez to jest utrudnione przekazywanie informacji między neuronami w Twoim mózgu i gorzej ci się skupić, być wydajny jakkolwiek. No i zazwyczaj ludzie na keto rzeczywiście bardzo dużo jedzą takiego typowego masła, tych serów, kiełbas i no, nie wychodzi to zdrowo. I Ludzie, którzy przechodzą na keto, którzy przechodzą na low-carb czy carnivore, zawsze piszą pozytywne komentarze, że na przykład bardzo łatwo schudnąć, że nie trzeba liczyć kalorii, bo to tak syci, plus właśnie no, nie jesteś ociężały wtedy i bezwysiłkowo chudną, co mnie właśnie zaciekawiło. No ale do tego trzeba się zaadaptować i jest to... Dieta, która jest dosyć taka ciężka społecznie, nie możesz sobie wyjść na, nie wiem, na piwo jakieś, nie możesz na imprezę, nie możesz jeść na święta czegoś, bo wybijesz się z tej ketozy, no i nie masz tej energii. No ale chciałem kiedyś spróbować, finalnie keto, diety ketogenicznej nigdy nie zrobiłem, ale uważam, że... Ja, nie wiem. Ja mam teraz takie podejście, że niby mówię, że jestem na karniworze aż dwa dni już. No dzisiaj już na przykład czuję, że mam mniej energii, bo podobno jak się adaptujesz, nie jesz węgli, tylko czekasz, aż zaadaptujesz się do tych ciał ketonowych, no to wtedy może ci na łeb boleć, nie masz energii, no mnie łeb nigdy nie bolał od tego, ale rzeczywiście poziom energii jest mniejszy i widzę, że trochę performance jest nie wiem, gorszy właśnie teraz na przykład jak biegłem to ochryste, panie. I właśnie spoko niby to keto ale uważam, że na przykład dużo lepiej dla mnie byłoby sobie mieszać tak trochę Carnivore, Low Carb, Keto coś z tych trzech na raz po prostu, że jeść mało tych węglowodanów i czerpać energię z tych ketonów i ludzie właśnie piszą, że różne stany zapalne odchodzą od nich jak są na diecie, jednej z tych trzech wszystkich słyszę pozytywne opinie że bez bezwysiłkowo i są szczęśliwszy niż kiedykolwiek, ale na przykład wczoraj oglądałem taki filmik, który powiedział, że no wcale nie jest tak. Wcale nie jest tak, że na przykład ludzie prehistoryczni jedli tylko i wyłącznie mięso i że mają tylko i wyłącznie craving na to mięso. Jak na przykład im się, ich się wygłodzi, no to w pierwszej kolejności zawsze jedzą mięso, wszystkie organizmy i że wyewoluowaliśmy dzięki mięsie. Poza tym, że słyszałem też, że dieta carnivore sprawia że jesteś bardziej pobudzony, masz więcej testosteronu dlatego, że żebyś polował na więcej tego mięsa. Ewolucja tak Cię wyposażyła. Chociaż jasne, to lubię sobie wierzyć, że to tak działa i że czuję się wtedy lepiej bardziej taki męski i aktywniejszy, ale czuję, że to po prostu przez brak węglowodanów, które Cię zmulają, które sprawiają, że masz senność. Swoją drogą słyszałem także, że węglowodany pomagają na sen, bo serotoniny podbijają. Słyszałem także, że zaburzają jakość snu. Chuj mnie strzeli. No ale w tym filmiku, który wczoraj oglądałem, usłyszałem, że to, to, to nie jest tak, że właśnie ludzie tylko jedli mięso, a w ogóle nie, nie, ludzie jedli, co mieli pod ręką, a że mieli zazwyczaj tylko mięso, a to tylko mięso jedli, gdzie są różne plemiona zbieracko-łowieckie, które do tej pory żyją jak prehistoryczni ludzie i jak się ich odwiedza, no to oni bardzo często na przykład znajdują dużo miodu i tego miodu wdupcają hektoritry, potem się dzielą z innymi. Więc jakby dupcają dużo węglowodanów. I na tej diecie Carnivore niektórzy mogą jeść cały czas białko tłuszcz tylko i wyłącznie, a niektórzy zaczęli dodawać owoce i miód czasem. Ale mówię, co za k***a głupota, ale czemu? Czemu? Bo podobno znowu się robi insulinooporność przez to, że nie jesz węglowodanów w ogóle. Ty w tej <grytanie> książce Max All of jak geniusz. On właśnie promował tę dietę low carb, on mówił, że jak już się zaadoptujesz do ketonów po dwóch tygodniach niejedzenia węgli, to później robisz tak, że dwa razy w tygodniu robisz taki dzień na 100-150 węglowodanów, ale tylko węglowodanów, bez włączenia innych makroskładników, że właśnie mocno się podbija glukoza i insulina i szybko opadła, to Ci resetuje tolerancję. W diecie carnivore, słyszę, nie, Mądź 3 miesiące na 3 miesiące 100-150 węglowodanów. I nagle <noise> ludzie mówią, że w pewnym momencie brakuje im energii. I dlatego musieli dodać delikatną ilość miodu i owoców. Mówię, ale przecież, przecież owoce nie są dobre. I jedni mówią: O, to bardzo dobra decyzja, bo na przykład jakiś. Nie, czekaj, jak by się nazywał? Strasznie dużo kontrowersji. Oni słyszą, czy Karni, Wore, doktor Paul. Sa o. Paul Saladino, o. I wiele osób na przykład mówi złe rzeczy o nim, że jest kontrowersyjny gościu, że cały czas zmienia zdanie, że napisał książkę i przyznaje się otwarcie gościu, że napisał tam farmazony, bo już wie nowe rzeczy. I jedni ludzie go za to hejtują, a drudzy za, za to propsują. Ja osobiście właśnie uważam, że to git. W sensie no, pisanie książki jest naprawdę trudne. Z rok pewnie ci zajmie i co... Okaże się, że dowiadujesz się nowej rzeczy na temat żywności, a ta Ci mówię, Ja co tydzień zmieniał swoje poglądy, bo dowiaduję się całkowicie innych rzeczy, które się kłócą z wcześniejszymi. No to gdy napisał swoją książkę, to głupie by było cały rok pisania jej. Od tak, to jest niszczyć, mówiąc, że nie, to jednak jej nie sprzedaje, Bardziej bym starał się jakoś to updateować, no nie? No ale w każdym razie on powiedział, ten Paul Saladino, jak? Czekaj, Paul Saladino, że. Właśnie jak masz brak energii na takim karni już jak jesteś zaadaptowany, no to musisz dodać ten miód i owoce. I ludzie w komentarzach Uj, jasz go, jać go, hipokryta, dopiero mówił coś innego, coś tam, coś tam, a inni mówią, a właśnie idioto, nie możesz tego robić, bo jak dodajesz te węgle, bo dlatego że ci na przykład treningi podupadają, to znaczy, że musisz zwiększyć ilość tłuszczu, bo jeszcze się nie zaadaptowałeś wystarczająco do stanu ketozy a nie zwiększać węgle. I ten Paul Saladino powiedział, że powinno się raz na jakiś czas właśnie dodawać te węgle z miodu i z owoców, bo wtedy twoja wrażliwość na insulinę się podwyższa. Ach. To jest tak ciężki temat. Kiedyś właśnie wydawało mi się bardzo logiczne, że ta dieta wegetariańska jest spoko, skoro niby mięso nam szkodzi, skoro niby. Masz wtedy bardzo dużo tych polifenoli, masz dużo warzyw, i poza tym też moralna, taka etyczna kwestia, żeby nie zabijać zwierząt, żeby nie promować tego, bo na przykład na produkcję jednego takiego kotlecika do burgera używasz tyle wody do, do produkcji tego, że zużyłbyś to. Myjąc się przez kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt lat pod prysznicem, czy coś takiego, co się wydaje abstrakcyjną ilością, ale mówię, okej, okay, okej. Okay. To rzeczywiście, może warto było przejść na wegę, żeby nie wspierać czegoś takiego, bo to nie ekologiczne. Tak, wtedy miałem vibing na bycie wielce pro-eko gościem. No i nagle się dowiaduję, że wiele osób umiera przez dietę wegetariańską, która z pozoru wydaje się być najzdrowsza, a w praktyce nie, bo przez abstynencję mięsa, nagle nie masz wystarczających mikro i makro elementów, które, które sprawiają, że na przykład nie dostaniesz takich choroby jak Alzheimer, a stwardnienie rozsiane i na to ludzie umierają. I bardzo dużo właśnie osób, które są całe życie na wege nie są świadomi tego, że um, brakuje im ważnych, ważnych rzeczy i ktoś może powiedzieć okej, okay, ale można się suplementować, ale właśnie no nie wszystkim. Nie, nie wszystko takie masz, bo jak to też słyszałem w innym filmiku w mięsie masz mikroelementy, których nie znajdziesz w warzywach, które są niezbędne do Twojego życia, a w warzywach nie ma takiego mikroelementu, którego nie znajdziesz w mięsie mówię, aha, to jednak mięso git, tak? A słyszało się, że mięso czerwone Ci szkodzi. i teraz słyszę, że czerwone mięso jest najzdrowsze. I dla tej carnivore właśnie steki na przykład bardzo często jem, gdzie wcześniej nigdy steka nie jadłem. No ale jaki jest problem ze stekiem? Taki, że jak kupujesz sobie steka ze sklepu, to zazwyczaj to nie będzie zdrowy stek, tylko będzie to stek z krowy karmionej słodyczami. Bo jest to tania żywność, w której można nakarmić zwierzęta. No i, no i to, czym się ta krowa żywiła, przekłada się na to, jakiej jakości daje mięso. I ty jesz jakieś gówno, które miało być zdrowe, a nie jest zdrowe. I tak samo jak kupujesz jajka, no to musisz z wolnego wybiegu. Jajka niby jedna z najzdrowszych możliwych żywności, superfood, ale, ale możesz nawet tym sobie zaszkodzić. A o jajkach wiele osób ci mówi na przykład, że jak tam twój cholesterol, będziesz miał zły cholesterol, jak jesz za dużo jajek, gdzie po pierwsze nie. Nie, da, nie ma górnego limitu jajek, to był jakiś mit straszny, że że ci jajka pogarszają zdrowie. Nie, jajka jedynie mogą sprawić, że będziesz żył zdrowiej, dłużej, szczęśliwiej, aktywniej. Jajka bardzo podbija na przykład testosteron. A chciałbym, abyś zrozumiał, jak działa cholesterol, bo jest to mega istotne i niezrozumiałe przez większość ludzi. Cholesterol działa tak, że w chwili, gdy my spożywamy dużo żywności, która posiada cholesterol, na przykład takie jajka czy jakieś masło, wtedy nasz organizm nie produkuje dużo cholesterolu. W chwili, gdy nie spożywamy w ogóle cholesterolu, to organizm produkuje go bardzo dużo. I ten cholesterol dobry, i ten niby zły LDL. Obydwa są dla nas niezbędne do życia. Więc jajek można naprawdę jeść bardzo dużo, ponieważ żółtko przede wszystkim jest tak zdrowe, jest bogate w prawie każdą jedną witaminę, jaką potrzebujemy, plus ma też dużo białka i tłuszczów. Więc no i jakby nie patrzeć, jajko było po to, aby kura tym żyła, się wychowała, czy coś, miała dużo, dużo tego pożywienia, które było niezbędne, aby ona dorosła na zdrową kurkę. No i dlatego powinniśmy jeść dużo jajek. Nie, nie kieruj się radami osób, które mówią, że cholesterol ci wyjdzie. No to tak nie działa. Jak jesz dużo cholesterolu, no to cholesterol ci się obniży, jak, jak go nie jesz, no to się podwyższy wtedy naturalnie. Więc, dlatego byś się zastosował. No i co? O mleku też słyszałem wiele. Aktualnie słyszę, że mleko bardzo obniża testosteron, ale nie wiem, czy to tylko i wyłącznie dlatego, że jest pakowane w plastiku, czy nie. Słyszałem, że dosłownie przy produkcji mleka są używane takie rzeczy, które są stworzone po to, aby obniżać testosteron. No i tak samo ludzie, elita tego świata chce kontrolować ludzi w ten sposób, aby produkować niezdrową żywność przetworzoną, aby byli mniej płodni. I aby ludzi było mniej, wtedy łatwiej ich kontrolować, czego nie można niby mówić głośno, ale no jest jak jest. It is what it is. Producenci żywności wszędzie dają ci fast foody, wszędzie dają ci batoniki przy kasach. A najzdrowsze żywności są na końcu sklepów, na jakichś półkach, typu właśnie jajka, mięsa. Tylko to potrzebujesz i ryby. A, a te zdrowe rzeczy są, a te niezdrowe rzeczy znaczy, się są wszędzie na wyciągnięcie ręki, kolorowe, fajne, nowe. Do zawsze się znowu się cieszy, Widzę limitowany smak, muszę to kupić. Potem uzależnienie wchodzi od tego, nie możesz przestać, tak jak ja ostatnio. No i tragedia jest. Więc. Powiedziałem Ci w tym filmie, do jakich wniosków dochodziłem odnośnie żywności przez całe moje życie. I jaki z tego wniosek finalny? Kurde, nie wiem, bo no, uważam, że warto zrobić te Elimination diet. No, rozpisać sobie, jakie składniki jest, trzymać się ich i sprawdzać, co na Ciebie działa, a co nie. Zachęcam też do tego, abyś się wypowiedział w komentarzu, bo tak jak mówię, die temat diety jest bardzo kontrowersyjny, każdy ma dietę, która na niego dobrze działa, każdy ma dietę, której nienawidzi, na której czuje się jak gówno. Chciałbym poczytać też o doświadczeniu widzów wszystkich. Co Wy myślicie o tym? Jakie macie podejście? Czy jest jakaś konkretna dieta, która na Ciebie najlepiej działa, czy... Jesteście raczej takimi osobami, że jedzie wszystko i na tym wam najlepiej. Myślę, że tak, jak wcześniej wspomniałem. Jest kilka takich zasad generalnych, do których każdy powinien się stosować: powinniśmy ograniczyć spożycie węglowodanów, szczególnie rafinowanych. Powinniśmy unikać przetworzonej żywności, jak ognia. Nie możemy spożywać tłuszczów trans. Nie powinniśmy spożywać ani jednego grama cukru. Powinniśmy jeść. Sporo białka, aby nas to syciło, powinniśmy dużo tłuszczu jeść, także. No i ten IF, według mnie, jest też niezbędny, że do zachowania zdrowej sylwetki, odporności, a zdrowia psychicznego. No i spożywanie kiszonek, według mnie, też jest spoko. Mimo, że, wiesz, <ścoughs> są, są poglądy, że warzywa są złe, no to nie wierzę, że kiszonki mogą być dla Ciebie złe. Takie, na przykład ogórki kiszone, kapusta, kiszona, kimchi, dbasz o Gatmicrobiota. Czujesz się lepiej, nie ma to wiele kalorii, nie ma to wiele węgli, więc dlaczego by tego nie jeść? Uważam, że to są takie zasady, do których raczej każdy powinien się stosować. A co do tego, czy jakaś dieta jest najlepsza na dany moment, nie powiedziałbym, że jest jakaś najlepsza dieta na dany moment. Ludzie jedli zawsze to, co mieli pod ręką. Teraz już nie możemy tak mieć, nie możemy mieć takiego podejścia, ponieważ pod ręką jest sam syf, który nas uzależnia i który niszczy nasze zdrowia oraz życia. Jeszcze raz zapraszam cię ta Instagramka, please. Bo boję się, że ten kanał może zniknąć, czego bardzo bym nie chciał. Jeżeli chciałbyś zapoznać się z ofertą mojego kursu, Jak odnaleźć szczęście, wszystko masz w opisie poniżej. Ocz się, wykorzystuj to i czerp z tego radość. Na razie.